Kochani, chciałbym was raz jeszcze poprosić o powstanie, o celem skupienia się, zamknięcie oczu, a nawet o wyciągnięcie dłoni, bo chcę udzielić wam pańskiego błogosławieństwa. Pan Bóg przemówił do Mojżesza: powiedz Aaronowi, aby w ten oto sposób błogosławił synów Izraela. My także jesteśmy dziećmi, duchowymi dziećmi Izraela, Abrahama. I w związku z tym zechcieliście przyjąć to błogosławieństwo tysiące lat temu wypowiedziane nad Bożym ludem. Niech ci błogosławi Pan. I niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będziesz wzywał imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Panie, wezwałem Twojego imienia nad Twoim narodem i modlę się o to, aby byli błogosławieni ci, którzy są tu na tym miejscu, aby zgodnie z tym słowem błogosławione były całej rodziny. Panie, w imieniu Twoim niech się wypełni w życiu nas wszystkich Twoje słowo. Amen. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i tak jak pastor zapowiadał, będziemy teraz przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Okres, w którym jesteśmy, jest bardzo ważnym okresem w chrześcijaństwie. Nazywa się go bardzo często Triduum Paschalne, bo w tym właśnie okresie, w którym jesteśmy, zostały uczynione trzy bardzo ważne dla chrześcijaństwa działania. Pierwszym z tych wydarzeń było ustanowienie Wieczerzy Pańskiej, o czym dzisiaj mówić będziemy. Drugim była śmierć Pana Jezusa na Golgocie, a trzecim zmartwychwstanie, co świętować będziemy w niedzielę. Jak doszło do ustanowienia Wieczerzy Pańskiej? Maleńkie, króciutkie tło historyczne. Czytelnicy Biblii wiedzą, że Pan Jezus swoją działalność koncentrował głównie nad Jeziorem Galilejskim, a zwłaszcza w Kafarnaum. Dlaczego tam? Dlatego tam, ponieważ ludzie tamtejsi, Galilejczycy, byli mu przychylni, otwarci. Nie spotykał takiego otwarcia w innych miejscach. Tam, gdzie spotykał przychylne, otwarte ludzkie serca, tam Jezus działał. Nic więc dziwnego, że miały tam miejsca uzdrowienia, jak choćby oczyszczenie trędowatego, jak choćby uwolnienie zdemonizowanego, i wiele, wiele innych nadzwyczajnych, nadnaturalnych wydarzeń. Powiadają ewangeliści, że niekiedy przez całą noc Pan Jezus uzdrawiał chorych, uwalniał zniewolonych. I to ma jakieś odniesienie duchowe także i do nas. Jeśli jesteśmy otwarci na Boga, jeśli nasze serca są otwarte na Niego, On jest w
w stanie pomóc nam we wszystkich naszych problemach, nie tylko w niektórych, także w innych. Ale kiedy przybliżył się czas, kiedy Jezus świadom był, iż Jego misja kończy się na tej ziemi, postanowił pójść do Jerozolimy. Jerozolima była mu dość nieprzychylna ze względu na faryzeuszy, saduceuszy, kapłanów, ze względu na religijność była mu nieprzychylna. Dlatego, że jego działanie i jego nauczanie nie zawsze szło w jednej linii z nauczaniem ówczesnych kapłanów. I w związku z tym ich ambicje, ich honor nie pozwalał im na to, aby otwierali się na Jezusa. Umiłowani to także ma jakieś odniesienie, może mieć jakieś odniesienie i do naszych postaw. Mogliśmy od dzieciństwa nasiąknąć tak jakąś religijnością, tak się przyzwyczaić do pewnych praktyk, że wszystko, co się z tym nie zgadza, możemy odrzucać, a odrzucając to nieświadomie, możemy zamykać się na działanie Bożej łaski. No, i gdy przyszedł do Jerozolimy, gdy zbliżał się do Jerozolimy, posłał swoich dwóch uczniów, Jana i Piotra, aby przygotowali wieczerzę. A oni poszli i przygotowali. I oto jak wyglądała wieczerza, ostatnia wieczerza, w której Pan Jezus przed śmiercią na krzyżu uczestniczył. Mam przed sobą otwartą Ewangelię według Łukasza. Ewangelia według świętego Łukasza. Mam przed sobą otwarty 22 rozdział, wiersz 14 i 15 i 16. Oto jaki jest wstęp do ustanowienia komunii Wieczerzy Pańskiej. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Zwróćmy uwagę na kilka myśli zawartych w tych trzech wierszach. Jezus uczestniczył z uczniami w Wieczerzy Pańskiej. Nie zostawił ich samych, ale był pośród nich. Był wśród nich z uczniami swoimi. Skoro Jezus Chrystus, jak mówi ewangelista Mateusz wczoraj, dziś i na wieki ten sam, to oznacza, że ilekroć razy uczniowie, Jego uczniowie gromadzą się, aby spożywać wieczerzę pańską, On jest pośród nich, bo On jest ciągle taki sam. A zatem skoro był z nimi, jest, kochani, dzisiaj z nami. Wiem, że co niektórzy mogą w to powątpiewać, ale nasze powątpiewanie nie zmienia prawdy Bożego Słowa. Powątpiewając, siebie samych oszukujemy. Wierząc w Słowo Boże musimy uznać, ponieważ dzisiaj jest Wieczerza Pańska, a On był na samym początku, gdy ustanawiał Wieczerzę Pańską z uczniami, to jest i dzisiaj z nami. A zbór niech łaskawie odpowie Amen. Więc Jezus
był z nimi, gdy ustanawiał Wieczerzę Pańską. W wierszu 15 zaznaczył, że on gorąco tego pragnął. Zauważcie, że w żadnym innym fragmencie nie ma tego stwierdzenia, że on gorąco pragnął. On gorąco pragnął być ze swoimi uczniami podczas Wieczerzy Pańskiej. Droga duszo, drogi bracie, droga siostro, może ty tak tego gorąco nie pragnąłeś, aby być przy wieczerzy z nim, jak on tego pragnął. Ale on tego pragnął. On tego chciał. On na to oczekiwał, aby w piątek, dzisiaj, tu na Wieczerzy Pańskiej być z nami. A cały zbór niech odpowie amen. Czy pragnęliśmy tego, aby się tu z nim spotkać? Jeżeli tego pragnęliśmy, to się z nim spotkamy. Jeśli nie, to nie doświadczymy Jego miłości i Jego mocy. A potem powiedział w wierszu 16, że następną wieczerzę, jaką w sposób widzialny, fizyczny będzie przeżywał z uczniami, to będzie już ta wieczerza po zabraniu Kościoła. A zatem, kochani, żyjemy w okresie między pierwszą wieczerzą, ustanowioną 2000 lat temu, a wieczerzą, która nastąpi po Jego przyjściu. Z tym, że tam w Wieczerniku, w Jerozolimie, w wieczerzy uczestniczyło tylko 12 uczniów. W tej, która nastąpi, uczestniczyć będą miliony, jeśli nie miliardy. Uczestniczyć będą wszyscy ci, którzy się narodzili na nowo, prowadzili życie godziwe, święte. I kiedy Chrystus przyjdzie, jeśli żyć będą, zostaną przemienieni, zabrani, a jeśli w międzyczasie odejdą, choćby ci, którzy w ostatnim czasie i od nas odeszli, zmartwychwstaną i razem z nimi zabrani będziemy, jak mówi apostoł Paweł, po to, aby zasiąść z nim do także pierwszej, a już nie na tej ziemi, Wieczerzy Pańskiej. Czy masz w swoim sercu przez Ducha Świętego wniesione poświadczenie, będę z łaski Bożej przez zasługi Jezusa wywalczone na krzyżu, będę wśród tych, którzy zasiądą za stołem z moim mistrzem, z moim Zbawicielem. Jeśli takiej pewności jeszcze nie masz, to właśnie dla ciebie i z twojego powodu Chrystus przedłużył, odciągnął, zwleka ze swoim przyjściem, abyś się stał gotowym. Abyś nie musiał pozostać wśród tych, którzy pozostaną bez nadziei, gdy Chrystus przyjdzie. A zatem Wieczerza Pańska jest czymś niezwykle ważnym. Jak zauważyliście, Wieczerzy Pańskiej, tej, którą sprawował Jezus, tej pierwszej, nie wszyscy uczestniczyli. Bo przecież tam był jeszcze Nikodem, który także w jakiś sposób zaliczony był do uczniów pańskich. Uczestniczyli w tej wieczerze tylko ci, którzy rzeczywiście poszli za Jezusem. I dzisiaj mogę powiedzieć to samo. Uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej mogą ci, którzy narodzili się na nowo. Nie zostali przez Kościół wykluczeni, wyłączeni z powodu swojego niemoralnego, załóżmy, życia. Uczestniczyć mogą ci, którzy są przede wszystkim pojednani z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa. Wszyscy inni, którzy tych warunków z jakichś powodów nie spełniają,
dla własnego dobra. Byłoby dobrze, aby się raczej przed wieczerzą wstrzymywali. Bo święty apostoł Paweł napisał, kto je i pije niegodnie, sąd sam na siebie sprowadza. I stąd wielu chorych, wielu słabych, a niektórzy nawet zasnęli. Jeśli więc coś w twoim sercu, nie pozwala ci na uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej, to albo to już teraz wyznaj i proś Boga o przebaczenie, albo powiedz przed Bogiem: Boże, obiecuję, że jeśli Syn Twój nie przyjdzie do następnej wieczerzy, bo to się może zdarzyć, ureguluję tę sprawę, pojednam się i wtedy przystąpię. Pan chce z nami uczestniczyć w wieczerzy. To nie po Jego stronie są przeszkody. To my jesteśmy czasem na tyle nieodpowiedzialni, że stawiamy przeszkody. I w związku z tym będziemy teraz za chwilę przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Oto jak Jezus ją ustanowił. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór to wieczór głównie poświęcony Wieczerzy Pańskiej. Ktoś mi niedawno powiedział: tego słowa jest tyle, ciągle się je głosi i głosi i głosi i głosi. Czyż nie jest tak? Gdy się tu zgromadzamy, zawsze głosimy. I dzisiaj też chcemy to czynić. Ale chciałbym, aby dzisiaj na pierwszym miejscu była postawiona wieczerza i nasze w niej uczestnictwo. Byśmy z powagą, w całkowitym spokoju, a także w ciszy przyjmowali Wieczerzę Pańską. Byśmy rozsądzali, byśmy nawet gdy weźmiemy chleb, nie od razu go spożywali, ale uświadomili sobie, że symbolizuje on ciało Pana. I abyśmy to głęboko, głęboko przeżywali. No z kielichem takiej możliwości nie ma. Ale nie róbmy tego automatycznie, machinalnie. Czyńmy to z daleko idącą odpowiedzialnością. I w związku z tym poproszę braci, którzy będą roznosić dzisiaj Wieczerzę Pańską, aby zajęli miejsce obok mnie. Proszę was, bracia, a za chwilę, jak bracia wyjdą, was poproszę, abyście wstali i po modlitwie będziemy łamać chleb i błogosławić kielichowi, a następnie w spokoju, w ciszy, w rozważaniu, rozmyślaniu nad naszym stanem duchowym, doświadczając samych siebie, będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Panie, oto ja, jako Twój sługa i bracia, którzy stoją za mną, mamy za chwilę łamać, błogosławić i brać kielich i błogosławić i udzielać, dawać ciało Twojemu Kościołowi, Twojemu. Tak jak Ty wziąłeś chleb, błogosławiłeś i dałeś uczniom, tak my to chcemy czynić.
Panie, ale przede wszystkim chcemy stanąć teraz przed Tobą i prosić Ciebie. Spraw, byśmy byli godni usługiwać Twoim ciałem i krwią ludowi Twojemu. Jeśli byś w nas, we mnie, albo w którymś z nas widział coś niegodnego, Panie, prosimy, oczyść. Panie, prosimy, przebacz. Panie, spraw, abyśmy tymi czystymi, duchowymi rękami łamali chleb, brali kielich. Panie, ale też modlę się o tych wszystkich, którzy są na tej sali, abyśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, za decyzję uczestniczenia w wieczerzy, odpowiedzialnie to uczynili. O Panie, my nie chcemy poniewierać Twoim ciałem, ani lekceważyć Twojej krwi. Chcemy być odpowiedzialni, świadomi, jaką cenę płaciłeś za każdego z nas, abyśmy mogli tu i teraz zasiąść z Tobą do wieczerzy, uczestniczyć w wieczerzy. O Boże, wołam o to, aby święta krew Jezusa, Syna Twojego, oczyściła nas. Wołam o to, aby obecność Ducha Świętego spoczęła na tym zgromadzeniu. Stąp, Duchu Święty, stąp w swojej mocy, aby objawić nam, kim jesteśmy, aby pokazać nam naszą godność albo niegodność i abyśmy świadomi naszej odpowiedzialności z wdzięcznością teraz, o Panie, uczestniczyli w wieczerzy, w łamaniu chleba. Halleluja. Halleluja. Będziemy mieć taką chwilę wyciszenia, doświadczenia samych siebie, wejrzenia w serca nasze, a potem będziemy błogosławić chlebowi i kielichowi. Halleluja. W tym tygodniu tak mocno przeżywałem, nie wiem dlaczego, pieśń o Golgoto. W ciszy Twej duch mój rad przebywa. Halleluja. O Golgoto. I wziąwszy chleb, pobłogosławił, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. Panie, mam przed sobą ten oto chleb. I tak jak 2000 lat temu Ty to uczyniłeś, na Tobie się wzorując, i ja jako Twój sługa biorę ten chleb. I na oczach Kościoła, zboru, odkupionych Twoich, błogosławię, 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 błogosławię temu chlebowi. Panie, i pragnę, aby wraz z przyjęciem tego błogosławionego chleba każdy uczestnik był ubłogosławiony. Aby w tym błogosławieństwie było posilenie duchowe, wzmocnienie duchowe, ale także wzmocnienie osłabłych naszych ciał. Panie, niech jest to chleb wzmocnienia naszych ciał i chleb uzdrowienia naszych ciał. Panie, bierzemy teraz ten chleb i wobec aniołów nieba całego i przed Twoim obliczem błogosławimy Go.
Panie, dzięki Ci, że jeszcze tu na ziemi mogliśmy się raz spotkać w nadziei, że kiedyś Ty sam znowu wraz z wiernymi swoimi zasiądziesz do stołu i błogosławić będziesz chlebowi. Daj łaskę, abyśmy wśród biorców, wśród tych, którzy brać będą tam w krainie niebiańskiej, ten błogosławiony niebiański chleb byli i my. Aby nikogo z nas nie brakło, ani z naszych rodzin, ani tych, za których się modlimy. Błogosławię ten chleb w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. A gdy spożyjecie chleb, który bracia za chwilę rozniosą, inni bracia podejdą z kielichem. I chcemy teraz pobłogosławić kielichowi, w którym jest nowe przymierze. Jest to symbol przelanej drogi świętej krwi naszego Pana i Zbawiciela. I chcemy pozostać pod osłoną tej krwi tak długo, aż następny raz będziemy ją spożywać, albo tak długo, dopóki On nie przyjdzie. Niech nas ona osłania. Niech nam daje mocy do przezwyciężania kłamcy diabła, a oni go zwyciężyli, powiada ewangelista, przez krew i słowa świadectwa swego. Panie, oto trzymam przed Twoim Kościołem, przed ludem Twoim kielich, napełniony winem, symbolizujący Twoją przelaną krew. Jakżeż Ci bardzo dziękujemy, że to właśnie Twoja droga krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I wiarą przyjmujemy, że tak się stało, że choć nasze grzechy były tak wielkie jak szkarłat, jak śnieg zbierały, że wrzuciły się w głębokość morską i nigdy więcej ich nie wspomnisz. Panie, dziękujemy Ci, że możemy sobie to na nowo i na nowo przypominać, aby wzmacniać naszą wiarę. A teraz błogosławię temu kielichowi, jak również tym wszystkim, którzy go będą pić na pamiątkę śmierci Twojej. Amen. Przez różnych ziem, krainy prowadził mnie już Bóg. Niejednem górskie szczyty oglądać w krasie mógł. Lecz ponad wszystkie góry w pokorze stwierdzić chcę, ja cenię nade wszystko Golgoty wzgórek ten. Nie wznosi się w obłoki ponury Jego.
nie zdobią go uroki. Złóż pięknych w ranny świt. Lecz ziemi tak daleki, nie byłem w duszy mej, a niebu znów tak bliski, jak na Golgocie tej. Tam setnik bił się w piersi, wyznając grzechy swe. Tam łotra w bólach śmierci, do raju Jezus zwie. Tam chór aniołów będzie, na harfach zawsze grał hymn o Golgocie wzgórzu, na wieki będzie brzmiał. Tam wędruj mój pielgrzymie, tam znajdziesz pokój swój, tam u stóp Zbawiciela złóż brzemię grzechów znój. A potem świadcz i śpiewaj, jak błogo było tam. Wszak droga przez Golgotę do niebios wiedzie bram. Wszak droga przez Golgotę do niebios wiedzie bram. Tych, którzy nie wiedzą, chciałbym poinformować, że to zniekształcenie mojej mowy to nie jest jakaś sztuczka, jakieś udawanie, tylko jest to po prostu wynik wylewu, jakiego doznałem w swoim czasie, nawet nie wiem kiedy. No i zakończyło się to właśnie tym, co słyszycie. Ale kiedy myślę o tych innych, którzy podczas wylewu doznali jakichś paraliży i tak dalej, to mówię: Panie, dziękuję Ci, że mnie zachowałeś. Choć mam problemy z wymową, no ale to mi nie przeszkadza żyć. Uczy mnie to natomiast pokory, uczy mnie to także rozumienia tych, którzy przeżywają większe albo podobne problemy jak ja. Kochani, kontynuujemy nasze myślenie o tym, co się wydarzyło przed Golgotą, w czasie Golgoty i po Golgocie. Ja teraz zwrócę uwagę na to, co się wydarzyło po Golgocie. A więc w zasadzie to słowo powinniśmy czytać w niedzielę. No ale ja w niedzielę usługiwać nie będę, więc pozwoliłem sobie, tym bardziej, że miałem je na sercu od jakiegoś czasu, to słowo przygotować. Wracamy ponownie do Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział 24, wiersz 21. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela,
lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, już jest dziś trzeci dzień, jak się to stało. Chcę mówić o zawiedzionych i chcę skierować słowo do zawiedzionych. Nie wątpię, że na tej sali, choć jesteśmy dziećmi Bożymi, możemy się czuć zawiedzeni. Świat, w którym żyjemy, jest pełen ludzi zawiedzionych. Starsi pamiętają, że kiedy następowała zmiana ustroju, to na tak wiele liczyliśmy. Obiecywano nam po 100 milionów, jeśli dobrze pamiętacie. A w najgorszym wypadku, że będzie w Polsce druga Japonia. No i mieliśmy takie nadzieje. No ale co się stało? Stało się oto zupełnie coś, czego się nie spodziewano. Tysiące młodych ludzi z powodu braku pracy musiało wyemigrować do Anglii, Szkocji, Niemiec i Rosjanie zostali po wszystkich kontynentach świata. Nasze ulice, dworce zapełniły się bezdomnymi. A więc co ci ludzie czują? Dają temu wyraz, pisząc nawet na murach, tu i ówdzie komunowróć. Bo jak było, tak było. Czy się stoi, czy się leży. Młodzi tego nie wiedzą. Starsi pamiętają, 2000 się należy. Dzisiaj takich możliwości nie ma. A więc ci wszyscy, którzy spodziewali się przy zmianie ustroju czegoś innego, mogą się czuć i czują się zawiedzeni. Narzekają, niektórzy się upijają, a ilość to osób popełniło samobójstwo, ponieważ nie mogą sobie poradzić ze stresem. To jest zawód, jakiego doznali. Niedawno zadzwoniła do mnie pewna kobieta z okolic Włodzisławia. Znam ją, bo uczestniczyła w naszych zlotach młodzieżowych. Pastorze, czy mogłabym się z pastorem spotkać? Ponieważ tutaj we wtorki pełnię dyżury, poprosiłem ją, aby przyjechała na wtorek. I przyjechała. I gdy zacząłem jej słuchać, to w pewnym momencie zrozumiałem, że jest to kobieta na wskroś zawiedziona. Wychodziła za mąż w nadziei, że będą wieść życie sielskie i anielskie. Tak, za wierzącego chłopca wychodziła. Zakładali biznes. Wzięli kredyt za kredytem. A potem nagle coś się zmieniło. On zaczął pić. A wiecie, jak ktoś zaczyna pić, a zwłaszcza głowa domu, mąż, to wszystko się sypie. I komornik, i różne inne dramaty. I ona wyjeżdża do Niemiec, tu i tam, żeby jakoś podreperować budżet. No ale są dzieci. Trzeba się nimi zajmować. I w końcu powiedziała, pastorze, czuję się tak zawiedziona. Nie tego się spodziewałam. Nie tego się po moim życiu spodziewałam. Czuję się zawiedziona. A więc nie tylko ludzie ogólnie rzecz biorą, mogą się czuć zawiedzeni. W iluż to małżeństwach moglibyśmy usłyszeć, że się czują zawiedzeni, prawda? Gdyby to nie było prawdą, nie bylibyśmy świadkami tylu rozwodów. Ale skoro co drugie, trzecie małżeństwo się rozwodzi, to jest dowód, że ci ludzie się na sobie zawiedli.
a czyż nie spotykamy i takich? Także z nimi rozmawiam. Ludzie już w sędziwym wieku, którzy tyle trudu włożyli w wychowanie dzieci, nocami i dniami pracowali, niekiedy na dwie, a czasem na trzy zmiany, by dać poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom, a dzisiaj te dzieci to nieroby, to łobuzy, to alkoholicy. I kiedy rozmawiam z tymi ojcami i matkami, co mogę usłyszeć? I słyszę: pastorze, zawiedliśmy się. Zawiedliśmy się na naszym życiu. Zawiedliśmy się na sobie samych. A zatem powody zawodu mogą być przeróżne. Tylu nas jest, każdy z nas może mieć inny powód zawodu. No, zdarza się i tak, wybaczcie, ja naprawdę nie mam nikogo tutaj na myśli, choć mógłbym. Tak bardzo się kochało to dziecko. W nim się pokładało nadzieję, a oto już go nie ma. I co czuje taka matka? I co czuje taki ojciec? Ogromny zawód, pustkę. I widzicie, także w Biblii jest wiele przykładów, gdy ludzie się mogli wyznać i wyznawali się zawiedni. Kiedy mówimy o zawodzie, o tym, że się zawiedliśmy? Wtedy, kiedy w naszej wyobraźni tworzymy sobie pewne ideały, tworzymy sobie pewne obrazy, pewne nadzieje, a rzeczywistość potem je weryfikuje, niweluje. I rzeczywistość okazuje się inna niż ta, którą myśmy sobie wyimaginowali, wymyślili. A więc jest zupełnie inna. I porównując to, o czym myśleliśmy, z tym, co przeżywamy, możemy się czuć i traktować siebie samych za zawiedzionych. Tak, w Biblii także takie przypadki spotykamy. Pamiętacie, mówiłem o tym we wtorek, pewien generał syryjski, Naaman, stał się trędowaty. Cały pokryty trądem. I oto dzieweczka złożyła świadectwo, dzieweczka uprowadzona z Izraela, złożyła świadectwo, że w Izraelu jest prorok, mąż Boży, który jest mocen oczyścić go z tego trądu. I pamiętacie to zdarzenie. Naaman jedzie do Elizeusza. A po drodze swojej wyobraźni tworzy sobie obraz. Co się stanie? Jak się stanie? Wyobrażał sobie, że gdy przyjedzie z całą świtą w złotej karocy pod dom Elzeusza, to ten pewnie wyjdzie, złoży mu pokłony, wyciągnie nad nim swoją rękę i będzie wzywał imienia Pańskiego. Taką stworzył sobie wizję. Taki stworzył sobie obraz. Gdy przyjechał pod dom Elzeusza, i tak jak mówiłem we wtorek, Elzeusz nawet nie raczył wyjrzeć przez okno. Nawet nie spojrzał. Nie spojrzał ani na Naamana, ani na tę złotą karocę. Powiedział, a niech sobie tam pojedzie do Jordanu i niech się 7 razy zanurzy i zostanie oczyszczony. I widzicie, nastąpiła konfrontacja między wyobraźnią. Niektórzy nazywają to wizją, a rzeczywistością. I ta konfrontacja wyobraźni z rzeczywistością spowodowała, że czuł się zawiedziony. Czuł się zawiedziony i zagniewany, wracał z powrotem do Damaszku.
ale uproszono go, aby tego nie robił. Pojechał więc do Jordanu, zanurzył się, no i nastąpiło uzdrowienie. Dlaczego nie zawsze rzeczywistość pokrywa się z naszą wyobraźnią, albo powiedzmy dalej wizją? Bo bardzo często tworzymy sobie wyobraźnię, wizję cielesną. Chcemy, żeby się nasze pragnienia ciała realizowały i traktujemy to jako wizję wyobraźni i chcemy, żeby teraz się Bóg do tego podporządkował. A Bóg takich zamiarów nie ma, mój drogi przyjacielu. Starsi pamiętają, jeszcze byliśmy na hutnicze. Pewien młody człowiek stawał za kazalnicą, Marek może pamięta, siostra Wandzia może pamięta. Ja mam w swojej wizji stojącego Peugeota 406. Dziękuję Ci Boże za Peugeota 406. I ludzie myśleli, że on ma Peugeota 406, a on nawet syrenki nie miał. Ale on sobie stworzył taką wizję. O ile mi wiadomo, do dzisiaj nie ma Peugeota 406. Bo to była cielesna wizja. Ja wierzę, że Bóg daje wizję. Daje. Ale nie każde wyobrażenie, które człowiek sobie gdzieś tam wymyśli, Bóg jest odpowiedzialny za to, by je realizować. Mam dobrego znajomego. Już jest na emeryturze jako pastor. I znowu niektórzy będą wiedzieć, kogo mam na myśli. Przyszła do niego młoda dziewczyna. I mówi, pastorze, no nie mogę znaleźć partnera. A modlisz się? No modlę się. A to sobie stwórz wizję tego partnera. Wyobraź sobie, jaki on jest. Wysoki, ona mówi, szczupły, szatyn. No więc stwórz sobie taką wizję. No i to dziewczę tak robiło. Nie potrafię powiedzieć, czy coś z tego wyszło, czy nie. No ale jeśli nie wyszło, powiadam, nie wiem, ale czy jeśli nie wyszło, nie miało się to dziecko czuć, nie miało się prawa czuć zawiedzione? Miało czy nie miało? Miało. I mnie się wydaje, że także wielu chrześcijan. A zwłaszcza, że zaczęła się gdzieś plenić nauka o wizji. Wizja, wizja! I niektórzy tworzą tę wizję, że stoją na 100-tysięcznym stadionie i głoszą, jak na przykład ja. A potem, kiedy to nie wyjdzie, czują się jacy przyknapięci, zawiedzeni. A czyż uczniowie nie mieli powodów czuć się zawiedzionymi? Mieli czy nie mieli? W momencie, to jest charakterystyczne, w momencie, gdy Jezus zaczął im mówić o swojej śmierci, powiedział im, że idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie ukrzyżowany. Nagle wśród nich powstało poruszenie. I jeden z nich pyta, który to z nas będzie największy w tym królestwie, do którego on się wybiera? A dwaj inni, synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, przyszli i powiedzieli, Panie, gdy wreszcie zasiądziesz na tronie, to my chcielibyśmy być Twoimi ministrami. I to nie już tam jakimiś, bez teki, a jeden z nas chciałby siedzieć po Twojej prawicy, a drugi po lewicy. A w końcu wszyscy wyobrażali sobie, że Jezus przez swoją śmierć i nie tylko odbuduje Królestwo Izraela. A tymczasem on się wziął i umarł.
i nie spełnił życzenia ani tego, który chciał być najwyższy, największy, ani tych dwóch, ani Królestwa Izraela nie odbudował. Dlaczego? Dlatego, że były to ich wizje, cielesne wizje. Ja wierzę w wizję Ducha Świętego, ale życie poucza mnie, że nie wszystkie wizje, które sobie ludzie wyobrażają, pochodzą od Ducha Świętego. Że Duch Święty musi je skorygować. A to korygowanie powoduje, że czujemy się jacy? Zawiedzeni. Nawet niektórzy są zawiedzeni postawą pastorów. Pamiętam, pojechałem kiedyś, bo zaistniał problem w jednym zborze na północy Polski. Starsi koniecznie się chcieli pozbyć pastora. I pojechałem, żeby się wsłuchać w ich rację, żeby się dowiedzieć dlaczego. I kiedy do godziny drugiej w nocy siedzieliśmy i rozmawialiśmy i w zasadzie doszliśmy jeden po drugim do wniosku, że no pastor nie jest taki zły, coś tam, takie drobnostki, z którymi sobie przecież można poradzić. Wszakże był jeden. Nie chcę mówić kto. Był jeden. Wstał gniewnie i mówi: prezbiterze, zawiodłem się na tobie. Ja pytam, ale dlaczego? No bo ja sobie wyobrażałem, że ty przyjedziesz, weźmiesz tego pastora za kołnierz, wyrzucisz, a ty go bronisz. No ale rzeczywiście zawiódł się. Ale tego człowieka nie tylko nie ma w radzie, nie ma go w ogóle w zborze. Uczniowie także mieli prawo się czuć zawiedzionymi. Jestem przekonany, że na tej sali mogą być ludzie, którzy czegoś oczekiwali, ale nigdy sobie nie zadali pytania, czy to, czego oczekuje, pochodzi z inspiracji Ducha, z woli Boga, czy też to są tylko moje cielesne pragnienia, chcenia, spodziewania się. Już mówiłem o moich problemach w ostatnim czasie. Ja się też nie tego spodziewałem. Mówiłem wam zresztą. Spodziewałem się, że po złożeniu urzędu pastora, będąc wolnym, nieobciążonym obowiązkami zborowymi, będę mógł jeździć i odwiedzać zbory. Na to zresztą zbory oczekiwały. No a tu nagle sami słyszycie. Ale muszę wam powiedzieć tak, że to nie jest takie łatwe pogodzić się z zawiedzioną nadzieją. Prawda? Dziewczyny, czy są tu takie, którym obiecano, że się ożeni, że się na pewno ożeni? Nie, nie ma takich. A nic z tego nie wyszło. Łatwo się jest z tym pogodzić? No nie, nie, ja znam przypadki, że porzucone, odstawione, wylądowały w szpitalu prawie z atakiem serca. To nie tak łatwo się pogodzić z zawiedzioną nadzieją. O, tak wiele sobie obiecywali niektórzy po biznesie. O, już się widzieli w roli Rockefellera. A dzisiaj, co dzisiaj? Prajta. Łatwo się z tym pogodzić? Nie. Niełatwo. A czy myślicie, że mnie w tych moich doświadczeniach, które przeżywałem i przeżywam, łatwo to przychodzi? Nie. I muszę powiedzieć szczerze, że byłem podobny do tych uczniów. Panie, ja się nie tego spodziewałem. Nie tego oczekiwałem. Nie tak sobie wyobrażałem ostatni etap mojego życia.
Nie tak, Panie. Nie tego się spodziewaliśmy, powiedzieli ci dwaj. I wiecie, to znaczy, nie dziwcie się mnie, że narzekałem przed Panem. Bo jak czytacie psalmy, to jest większość narzekania ludzi zawiedzionych. Narzeka Dawid, narzeka Korach, narzekają ci, którzy psalmy pisali. I Bóg wcale im tego nie ma za złe. Człowiek nie może mówić nieprawdy. Gdybym wam powiedział, o, jak się czuję i jestem szczęśliwy, to bym okłamywał przede wszystkim siebie samego, prawda? I was. Człowiek musi być autentyczny. To, co przeżywa, tak to powinien mówić. Inaczej to jest kłamstwo. Inaczej to jest nieodpowiedzialna postawa. I psalmiści, kiedy przeżywali trudny czas, oni uskarżali się przed Bogiem. Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Boże, dlaczego nie odpowiadasz na modlitwy nasze? Dlaczego nie słyszysz wołania naszego? Boże! Nawet niekiedy oskarżali Boga. I myślę, że Bogu się podoba taka autentyczność. Bogu się podoba autentyczność naszej postawy. Nie kamuflowanie, nie bielenie, nie chowanie, nie udawanie, ale autentyczność. I ja też sobie pozwalałem w mojej modlitwie na co nieco niezadowolenia. Ale jednego dnia, czytając Izajasza proroka, nagle Bóg przemówił do mnie. Przemówił do mnie poprzez jeden wiersz, który noszę głęboko w sercu i którym chcę się przy tej okazji, że dzisiaj usługuję z wami, podzielić. Izajasz prorok, 30 rozdział, 15 wiersz. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan Święty Izraelski. A dalej, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Wiecie, gdy człowiek przeżywa zawiódł się, to ma takie oto skłonności, by czuć się nerwowy, zdesperowany, a nawet wpadać w histerię. Prawda? A więc czuć się rozbiegany, zaniepokojony, zestresowany. Tak było. I właśnie wtedy natknąłem się na ten wiersz. Nagle Pan mi pokazał, poprzez to słowo, w jakim momencie w ten sposób on przemówił do swoich synów, do Izraela. Z północy nadciągał Sanhedryb z potężnym wojskiem. Zamierzał podbić Egipt. A ponieważ Izraelici byli skoligaceni, zawarli przyjaźń z Egiptem, postanowił po drodze także zmiażdżyć i Izrael. A więc zniszczyć i Izrael jako zwolenników Egiptu. I gdy już wojska Sancheryba zbliżały się do Jerozolimy, w Jerozolimie powstał popłoch. Zastanawiali się, co zrobić. I najczęstszą odpowiedzią było: uciekajmy do Egiptu. Siadajmy na konie i uciekajmy do Egiptu, aby Egipt nas ochronił.
A więc w ludziach pokładajmy nadzieję. U nich szukajmy rozwiązania naszego problemu. Tymczasem powstaje prorok Izajasz i mówi: nie, nigdzie się nie udawajcie. Pozostańcie tu na miejscu. Uspokójcie się. Uspokójcie się. Wyciszcie się. Przestańcie lamentować. Przestańcie histeryzować. Uspokójcie się. A w ciszy i w nadziei będzie wasza moc. Popatrzcie, gdy niektórych ludzi spotykały ciężkie doświadczenia, wpadali w histerię. Choćby pierwszy z brzegu Hiskiasz. Bóg mu powiedział: za 15 lat pożegnasz ziemię i pójdziesz do domu ojca. Jaka to była postawa Hiskiasza, człowieka na skroś miłującego i kochającego Boga. Jaka? Histeria. Zachowywał się jak nieodpowiedzialny. Jak człowiek, który postradał zmysły. I słusznie ktoś powiedział: chrześcijanie tak dużo mówią o niebie, ale tak bardzo się tam nie śpieszą. I on też się tam nie bardzo chciał śpieszyć. Zaczął histeryzować. I Bóg kazał Izajaszowi wrócić i powiedzieć: przedłużam ci. A więc przedłużam ci o 15 lat, bo miał wcześniej umrzeć. Ale dokładne czytanie Biblii pokazuje, że w tym czasie przedłużonego życia Hiskiasz narobił tak wiele głupstw, jak nigdy wcześniej. A więc histeria. Histeria, rozpacz, mówienie, że się zawiodłem. Wiecie, czego jest dowodem? Braku zaufania do Boga. Tymczasem Bóg mówi do tych zhisteryzowanych Izraelitów, rozgających się na lewo i na prawo, gdzie tu uciec, jak znaleźć rozwiązanie. Uspokójcie się. Wyciszcie się, a w tym uspokojeniu i w tym wyciszeniu znajdzie się wasza moc, odpowiedź na wasz problem. No ale co oni odpowiedzieli? Nie. My na koniach uciekniemy do Egiptu. Uciekli na koniach, ale Senchadryb dopadł ich w Egipcie. Inny człowiek, o którym często tu mówię, to jest Nehemiasz. Kiedy usłyszał te tragiczne wieści, kiedy będziecie czytać tę księgę, to zauważcie, czytamy, że gdy te dramatyczne wieści do niego dotarły, on usiadł, uspokoił się. Zaufał Bogu, a Bóg cudownie wszystko rozwiązał. Dwa dni temu napisała do mnie jakaś zrozpaczona matka: pastorze, co mam robić? Moja córka jest na trzecim roku studiów, była zawsze moją podporną, była wierząca, ale oto teraz wpadła w złe towarzystwo. Zdarza się, że wraca do domu po pijanemu. Czuć od niej alkohol. Pastorze, jestem zrozpaczona. 2 tygodnie za nią pościłam, ale nie ma żadnego rezultatu. I z tego pisma widać jej histerię. Odpisałem jej: siostro Dora, zaufaj Bogu, uspokój się. Wycisz się. Powierz swoją córkę w ręce Wszechmogącego. Przestań ty zajmować miejsce Boga, a pozwól Bogu działać. Bo to bardzo często tak bywa, że kiedy my
to Bóg stoi na uboczu. Ale jeśli my się wycofujemy, pozwalamy Bogu, Bóg zaczyna działać. A więc zawód. Zawód bardzo często przychodzi wtedy, kiedy my sobie coś wyobrażamy, a to się mija z rzeczywistością, albo kiedy nasze działania, po których się spodziewamy skutków, zawodzą. I ja muszę wam powiedzieć, to słowo dotarło do mnie. Powiedziałem, Panie, nie będę histeryzował. Usiądę i w spokoju w cieniu Twojego krzyża będę oczekiwał na Twoje działanie, a w ciszy i w uspokojeniu będzie moc Wasza.